Dzień dobry, Krzysztof Gasparski w komunikacie sadowniczym drzewiastym 4 maja 2022, ProCam Polska. Zacznijmy od tego, jak wygląda w sadach. Sady czereśniowe kwitną, a co jest, powiedzmy, ciekawe, że przy takiej pogodzie w zasadzie korzystnej poniekąd, to kwitnienie niestety jest dosyć krótkie. Wczesne, późne czereśnie zakwitły niemalże w jednym czasie, więc możemy myśleć, że z punktu widzenia zapylaczy to dobrze, bo łatwiej się zapylą, jeżeli wszystko kwitnie w tym samym czasie. Natomiast jest to trochę krótki okres, a aktywność pszczół nie była jeszcze tak wielka. One nie zdążyły się nakręcić. I tak wygląda kwestia czereśni. Morele są już po kwitnieniu, gdzieniegdzie zostają jeszcze płatki, które nie opadły, ale generalnie jest to okres po kwitnieniu. Te płatki, niech Państwa nie mylą. Śliwa, no piana. Większość odmian, albo wszystkie chyba już nawet odmiany, są mocno rozkwitnięte, ale znowu to samo co przy czereśni. Jak popatrzymy na ziemię i ruszymy gałęzią, to się okazuje, że te płatki znowu intensywnie spadają, więc ten okres znowu jest krótki. Śliwy mają to do siebie, że zdecydowanie bardziej przyciągają owady zapylające i tam to buczenie słychać. No ale ten okres znowu jest bardzo krótki. Jeżeli chodzi o, w takiej kolejności mam akurat namieszane jabłoni, no to możemy zapomnieć już o fazie zielonego pąka. Najczęściej jest to różowy pąk, jest to faza różowego pąka, takiego typowego. Natomiast no, są odmiany, no, choćby ajdaret, gdzie i sporty, gdzie czy szampion, czy rubin, gdzie faza kwitnięcia się już rozpoczęła, ten królewski pąk jest już otwarty i to mówię na tą chwilę, kiedy się nagrywam, pewnie kiedy do Was film dotrze, to już będą i w okółku na tych wczesnych odmianach niektórych także mocno zakwitnięte. A jeżeli chodzi o grusze, no też możemy powiedzieć, że pełnia kwitnienia konferencji lukasówka już po pełni kwitnienia. Jeżeli chodzi o ksenię, to ona już kończy kwitnienie. Już te płatki zaczynają lecieć. No i teraz wracając do tego, co możemy zrobić. Zaczyna się robić ciasno z czasem, z uwagi na to zacznę od jabłoni. Albo od gruszy, bo tu chyba jest najwięcej zabiegów do wykonania. W gruszy musimy walczyć o podtrzymanie tych owoców, biorąc pod uwagę ten okres krótkiego kwitnienia i to, że w gruszy możemy zadbać także o partenokarpie, czyli możemy poprawić zapylenie stosując biopolin, wapiąc jeszcze pszczoły do naszego sadu. Możemy poprawić zawiązywanie owoców stosując zabiegi regulexem, czyli giberyliną. I ten zabieg poprawia zawiązanie niewątpliwie i do tego powinniśmy przywyknąć. Natomiast nie możemy zapomnieć o stosowaniu zabiegów przeciwko parchowi, ale także z dnia na dzień wzrasta nam krzywa oznajmiająca nam, że zagrożenie chorobami bakteryjnymi, głównie zarazą ogniową, narasta, wzrasta. Więc mamy tak, przeciwko chorobom bakteryjnym zabieg, przeciwko chorobom grzybowym zabieg, giberylinę i biopolin. Czyli dosyć dużo. I teraz pytanie, czy możemy to łączyć? Możemy łączyć taki zabieg typu kaptan na parcha, plantivax na przeciwko zarazie ogniowej, do tego regulex, jak najbardziej możemy taki zabieg połączyć. Jak wlelibyśmy do tego biopolin, pewnie też by się nic nie stało, a jest to zabieg w zasadzie nieszkodzący owadom zapylającym i ten biopolin długo się roznosi, więc myślę, że taka mieszanina byłaby możliwa. Jeżeli mówimy o zabiegach solo, to na pewno bardzo dobrym rozwiązaniem jest Lunacare, która na choroby obie bakteryjne ma rejestrację, czyli i mówimy tutaj o raku bakteryjnym i o zarazie ogniowej, więc jest to coś, co utwierdza wielu z Was w przekonaniu, że jest to dobre rozwiązanie. Automatycznie parch
też jest tutaj załatwiony. Pamiętajcie, że przy stosowaniu regulatorów wzrostu warto tą ciecz zakwasić. Przywykliśmy, natomiast też bierzcie pod uwagę, że nie każdy zakwaszacz jest mile widziany w każdej mieszaninie, z uwagi na to, że niektóre produkty zawierające na przykład nie lubią fosforu, a niektóre zakwaszacze są oparte na fosforze. Czyli jeżeli tu mówimy o stosowaniu solo regulatorów wzrostu, nie widzę tutaj przeszkód, żeby zakwaszać obojętnie nawet nawozami. Natomiast jeżeli jest ta rozbudowana taka mieszanina, to stosujmy coś, co jest powiedzmy bezfosforowego, Citro S, czy dajmy na to Lebosol, czy Proacid. To są takie rozwiązania, które tego fosforu nie mają. Natomiast w innych wypadkach możemy oczywiście sięgnąć po, nie wiem, Avalony, możemy po MAP sięgnąć monofosforan amonu, które też zakwaszają. Jeżeli chodzi o jabłoń, to no chyba przy gruszy nie powiedziałem, że spodziewamy się deszczów. Te deszcze powinny spadać od piątku, ale piątek, sobota, niedziela mogą występować przez dłuższy okres czasu. No, wróżka pogodynka nie powiedziała mi, jak duże będą te opady i czy będą, ale na pewno musimy się przed infekcjami przygotować i to samo dotyczy sadów jabłoniowych. Faza różowego pąka, tak przyjmijmy, że to jest, czy początek kwitnienia, gdzie to będzie, czyli w różowym pąku czyścimy jeszcze tam, gdzie nie kwitnie, zabieg owadobójczy po lustracji. Stwierdzamy, że są mszyce, że są przędziorki, że są inne jakieś drobne szkodniki, to wykonujemy siltak. Jeżeli są tam jakieś gąsieniczki, to dajemy tam jeszcze coś w rodzaju mospilanu. I taki zabieg możemy połączyć przed kwitnieniem. Jest to na pewno istotne przy spodziewanym długim kwitnieniu. Natomiast jeżeli pójdzie jabłoń na tej zasadzie jak inne gatunki, będzie szybki wybuch kwitnienia i krótkie kwitnienie, to jeżeli nie widzicie tam w lustrowanych obiektach mszycy i większego zagrożenia, no to można wytrzymać do okresu pokwitnieniowego i wtedy to zrobić. Natomiast teraz musimy pilnować mączniaka i musimy pilnować parcha. Na parcha zwykła dawka kaptanu, zwykła dawka delanu albo, a nie razem, więc 0,5 jeżeli chodzi o delan, jeżeli chodzi o kaptan przez C, captan 1,9 kg. Tutaj nie kombinujemy. Oczywiście odpowiedniki delanu, Daniel, Dynamo, tak samo w tych samych dawkach i nie ma tu problemu. Natomiast nie zapominamy o mączniaku, który na ten okres różowego pąka ma taki moment, gdzie wymaga bardzo mocnego zwalczania. Cindo jest to takim produktem dedykowanym na różowego pąka. Talius Sat jest dedykowany już na od zielonego pąka. Jeden i drugi można by było stosować niekoniecznie razem, tylko przemiennie. Możemy sięgnąć także ewentualnie po Alcedo, ale Alcedo bym zostawił na okres trochę późniejszy, tak żeby ta rotacja przy zwalczaniu mączniaka także była, a biorąc pod uwagę sprawę, że gdyby nam się wydłużyły opady deszczu i doszło do jakichś większych infekcji, to preparaty układowe mogą się nam też przydać i być sprzymierzeńcami w walce właśnie z parchem interwencyjnie. Jeżeli chodzi o jeszcze jedną rzecz w jabłoniach regalis, to samo dotyczy niejako gruszy. Obserwujemy w tym roku przy opóźnionym trochę kwitnieniu, a bardzo dynamicznej pogodzie, 20 stopni ponad praktycznie w ostatnich dniach, za dnia spowodowała, że te przyrosty liści nabrały mocy. I teraz pytanie, czy wytrzymamy do końca kwitnienia, czy nie. Mówimy o tym, że zabieg wykonywać książkowo się powinno, jak liście, jak pędy mają przyrost około 10 centymetrów najwięcej, więc praktyki wskazywały na to, że już od fazy balona te zabiegi często były wykonywane, więc na pewno trzeba będzie rozważyć,
czy ten zabieg nie będzie tutaj konieczny. Natomiast, ponieważ zobaczymy się dopiero w następnym tygodniu, za tydzień, a tak jak wspomniałem, może nam wybuchnąć cała ta wegetacja i kwitnienie być szybciej, to z wyprzedzeniem powiem, że na ten okres kwitnienia polecamy mocne rozwiązania, takie jak Sercadis, takie jak Luna Experience, czyli grupę SDHI. I to trzeba było sobie wbić do głowy i mieć w pogotowiu, bo być może za tydzień będzie to już na pewno czas, kiedy będziecie potrzebować przed moim komunikatem wykonać zabieg. Oczywiście możemy sięgnąć po grupę anilinopirimidyn, jeżeli byłoby chłodno, jako mieszanina z kaptanem, ale jeśli to będzie naprawdę duża i mocna pełnia kwitnienia, to grupa SDHI byłaby dobrym rozwiązaniem. Gdyby nie było presji, było pięknie, sucho, ciepło i bez deszczy, bez infekcji, no to ten zabieg może być zrobiony w oparciu o sam kaptan, który przed chorobami grzybowymi kwiatów też zabezpiecza, a wtedy kolejny byłby zabieg grupą SDHI. Jeżeli chodzi o nawożenie przed okresem kwitnienia, Avalon Różowy Pąk. Natomiast jeżeli tam, gdzie już kwitnie, zapominamy trochę o nawozach mineralnych, ewentualnie znosimy i zmniejszamy mocno dawki, tak żeby te stężenia były mniejsze, ale dobrym rozwiązaniem są produkty algowe, czyli produkty Super 50 Algae i to mogłoby być. Jeżeli chodzi o drzewa pestkowe, ja wspominałem ostatnim razem, wiele się tutaj nie zmieniło, one wszystkie już kwitną. Switch, Signum, Luna Experience, mocni zawodnicy na taki okres, natomiast trzeba brać pod uwagę to, że te zapisy rejestracyjne są bardzo różne. Znowu przypomnę, żeby sobie popatrzeć, w jednych te produkty są na pełnię kwitnienia, innym na okres białego pąka, w innym na praktycznie okres końca kwitnienia, warto jednak program zawsze przy sobie mieć, żeby błędu, zwłaszcza przy wpisywaniu w swoich notatnikach, nie popełnić, bo sama data tam jest niekoniecznie zawsze wystarczająca, tylko trzeba podać jeszcze fazę rozwojową i tutaj może być w tym swego rodzaju problem. Zwalczanie szkodników, o jabłoniach wspomniałem, grusze, miodówka, gdyby się okazało, że jest duży problem i trzeba zrobić, że te jaja powychodziły i miodówka Wam się ukaże, a kwitnienie byłoby długie, Nanoc Sivanto Prime, Nanoc Siltak, albo możemy tutaj takie rozwiązania przyjąć. Natomiast z Siltakiem to trzeba by było zrobić na noc po oblocie pszczół, ale jednak na suchego, tak żeby to szybko wyschło i nie zostawiać tego w stanie mokrym na całą noc, tylko żeby skutek był szybki. A jeżeli tej presji nie będzie, no to być może krótkie kwitnienie spowoduje, że będziemy mogli po kwitnieniu sięgnąć po abamektynę i czekać później na kolejny zabieg preparatem Movento gdzieś w czerwcu. I na dzisiaj mam tyle. Zapraszam za tydzień. Dziękuję.